I pyk. I pyk. I pyk. I here we go. Trzeba jak najszybciej zdobyć 8 czy tam 9 level. 9. A jest to do zdobywania. Dobra. Oto miasteczko opanowane przez zombie. No cześć. Dzięki. No. Najlepsze czary na świecie. Dobra, komuś tam pomogłem. Jezu, a się rzucił jak szalony na... No i straciłem jeden z ważniejszych czarów. Ała. Jezus Maria, po co tu w ogóle jestem? Byłoby się czary w sumie. Zrobię, o co prosisz. Zrobione. Zabierz szczęteczki. O, Mystus, siema. Ktoś jednak przyszedł. Lul. Kto tam? Szyld kupiecki. Nie. Widzę, że no... A, ja tu nie jestem potrzebny. Weź ład wszystkich zombie. Coś dostanę expa za niego, czy... Nawet nie zwróciłem uwagi, czy dostałem. A, otrzymane, dobra. Przepis na chleb drożdżowy, wow. Najwyższa pora troszkę się zdrzemnąć. Także już 1/4 piologu mamy z głowy. Już 1/4 1/4 pierwszego aktu. Żyć, a wezmę sobie te zwoje, spróbuję jakoś wykorzystać, żeby nie leżało tak bezczynnie. I szybciej, nie zajaza. Spoko, czytam właśnie materiał japońskiej armii z 1934 roku, wydany przez Departament Wojny USA. Widzę, że aktywnie szukasz fotela. No szukam fotela, no. Muszę jak najszybciej go załatwić. Także jutro już wypłata, więc... Już jutro sobie fotelik nowisieńki załatwię, przynajmniej zamówię. Byłoby miło, jakby już doszedł w poniedziałek, wtorek.
W sumie ja tu jestem bezużyteczny. Ja będę sobie latał i zdobywał wszystko, a ten gościu będzie ich wszystkich bił. Bo gościu ma cholerną palę w łapie. Tutaj są paki, więc tu też zerknę. Atakuj, że te zombiaki. No, oczywiście, że w swojego musiałem walnąć. Wciąż nie wiem, jaki ten fotel wybrać. No, nie jestem jakimś znawcą właśnie i to jest problem. Bo nie wiem, co wybrać. Od kogo? Czy istnieją w ogóle może jakieś, nie wiem, filmy takie dla stricte... takie dla stricte, powiedzmy, tworzące fotele? Wygląda, że walczyłem, może właśnie po to... Widziałem te fotele od Diablo, tylko że one... Diablo X1 Horn jest, wydaje mi się, drogi. No nie, nie tak drogi. No jest spoko, 650. Ja myślałem o tym Diablo X1 bez Horna za 600 zł. Ale powiedzmy dać więcej, te 50 zł więcej, czy ileś tam, 60 nawet. To jest jakiś problem. Więc mówi, że ten fotel jest spoko. Okej. No dobra, nie mamy jakiś punkt wyjścia. Żebiacze gniazdo. Mam dwóch kumpli regularnie streamujących, jakbyś miał pytania, to mogę do nich się odezwać. Długo działałem w tym hotelu. To weź się ich zapytaj, czy na pewno fotel jest wart swojej ceny. Czy no, mogli na przykład wybrać lepiej. Mogli wybrać lepiej, na przykład lepsze fotele. Kupić. Walka z zombie to jest tam. Jestem troszkę chyba taki bezużyteczny, tak. Przynajmniej czuję. Dobra. 1400-200. Okej, okay, czyli jak oni atakują, to ja też dostaję tam ekspa. Przynajmniej jak atakują moje stworzonka. Dobra, tu jest brama zamknięta i tu w zasadzie nie ma nic ciekawego w tym zaułku, więc się cofnę i pójdę tutaj w ten rok. Dziwny budynek, okej. Dziwny budynek to jest miejsce, gdzie mam się udać.
dziwny budynek. No, dla mnie ten budynek wygląda spoko. Tak normalnie. Okej, będę wdzięczny. Bo na przykład już jutro bym chciał zamawiać ten fotel. A jak pieniążki dzisiaj przyjdą, to i nawet dzisiaj. Tutaj nic nie ma. Jakieś skrzyneczki. Spoko, i tak muszę się tam pojawić i modelować. Posmakuj mego dzikiego szału. Będę czekał. Gdzieś przed 17 powinien się odpalić. Także będę wdzięczny. W ogóle ten hełm daje mi jakąś karę do czarów? Nawet nie. Ile nam zajmuje zniszczenie jednej skrzyni? Ta tu jest jakaś skrzyneczka zamknięta. Dobra. Te szybciej sięki odpoczynek. O ile tu mogę odpoczynąć? Jak dziki nie dawały wiary, że wytrzymasz więcej niż 20 minut. Niezły szok. Ale o czym mówisz? Że wytrzymam, że więcej co? Przy grze. Przy Neverwinterze? No, Neverwinter to jest zaraz przy Gothicu mój RPG dzieciństwa. Raczej, no... Nie chciałbym go tak zaraz porzucić. Okej, tych zaklęć widzę, że nie mogę użyć. Nie wiem czemu. Okej, czyli tamten budynek, do którego chciałbym wrócić później. No, ja Neverwintera naprawdę szanuję. To jest jeden z lepszych RPGów, jakie kiedykolwiek grałem. Przynajmniej tak zapamiętałem tę grę. A nie, tu jest jeszcze jedno zombie.
co to mamy. Jakiś budyneczek. O kurde. To jest wytrzymalsze od normalnego zombie. Jest i level. Dobra, piąty level czarownika już mam, dobra, teraz będzie szósty. Jest tu gdzieś perswazja, o właśnie. Umiejętność perswazji muszę sobie troszkę podrobić. I czaroznawstwo. Okej. Używanie zbroi by się przydało na pewno też, ale... W sumie jakbym miał wiedzieć moje gdzieś na to niedosyt, że niezbyt różnorodnie, tak jak Neverwinter nie ma. No, różnie właśnie z tym jest. Niektórzy żałują, że czegoś nie mieli za młodu, że w ogóle nie wiedzieli o tym, że coś takiego istnieje. Maksymalizację zaklęć. Okej, okay, raca, której i tak nie będę używał. Trzeci poziom już mogę używać. Znajdowanie pułapek, głównego tutaj wampirza do dotknięcia, unieruchomienie spowolnienie, płonąca strzała, przywołanie istoty. Przywołanie istoty to jest... To jest podstawa. Fasowe zionięcie będzie chyba zastępczym zaklęciem za płonące dłonie. Okej. Okay. Okay, przywołanie istoty. I tak bez gestów. Fasowa strzała. Rozpysk kwasu zostawię sobie, wstrząs elektryczny nie używam, piomin lodu. Drugie, bez gestów. Płonące dłonie, okej, płonące dłonie już mam, magiczny pocisk mam, zbroję maga mam. Okej. Okay. Wszystko co miało być jest już. Szósty poziom czarownika. Jeszcze tylko dwa poziomy. Na dziewiątym levelu będę mógł już zostać uczniem czerwonego smoka. Zrobię o co prosisz. Zrobione. No, co my tu mamy? Nie wiem, czy by sobie właśnie lekkich zbroi nie zabrać. Będę musiał wcześniej, później przy handlarzu zobaczyć, czy lekkie zbroje dają mi jakieś kary. Zrobię, o co proszę. Dają mi jakieś kary dorzuconych zaklęć.
Szybki odpoczynek. Oto chowaniec pierwsze i istota dodatkowa. A tym razem będzie to... O! Monstrualny wilk. Spoko. Okej, jeśli jak tu wyjdę, będzie już zewnątrz, tak. Kurde, ale ten wilk jest faktycznie wielki. Dobra, jest jedna rzecz, której nie zrobiłem, którą przegapiłem. A dokładnie chodzi o te drzwi prowadzące do jakichś piwnic czy czegoś tam. Ja nawet nie zdążę rzucić zaklęcia, a ci już ich wszystkich mordują. Dobra. Wy sobie tam walczcie. Domyślam się, że to podziemne przejście zaprowadzi mnie do tamtego domu. Tego dziwnego domu. Ja wiem na pewno. Okej, mamy coś do zabrania, jest skrzynia. Cool, ale ten wilk jest silny. Tak po prostu sobie zniszczył drzwi. Tu, skrzynię. Dlatego mówię, chowańce to jest jednak są OP. O kurde, o kurde, o kurde. No i znowu straciłem marczary. Łaskawie otwórzcie mi te drzwi. Te skrzynie. Nie, no i znowu mi walniesz w chowańca. Tak. No. I super. O kurde, takie miksturki. Okej. Oczywiście, że zamknięte. Otwórzcie mi, jak możecie. Teraz tą skrzyneczkę.
No. No, w sensie troszkę dłużej. Otwierało, ale no. 18 sztuk było złota. Ale jak to wrogowie? O Jezu, ja nie mam zaklęć. Czy w sumie nie, żeby mi to jakoś przeszkadzało, ale. Ej, kurde, panie, nie wiem, Sosiu, za chwilę umrzesz, wiesz? No to mówiłem, nie. O kurde, jakieś bogate szczątki ma. Wielka buława. I maczuga. Otworzycie? Ej, zniszczmy już tą skrzyneczkę, ładnie pierwsze. Ty wilku. Ach, ty zwalniane ataki na skrzynie. Jak wygląda większość gry? Niszczenie skrzynki. To są najwięksi, najtrudniejsi przeciwnicy całej gry. Nie żyje. Wiem to. Drawl wreszcie odszedł. Krzyżyk mu na drogę. Pociągnął za sobą wszystkich moich starych przyjaciół. Chłopaki z wybrzeżu. Dzięki za pozbycie się Drawla. Strasznie długo mnie tutaj trzymał. Pewnie po to, żeby mi pokazać, kto tutaj rządzi. Nazywam się Walters. Jestem strażnikiem. Ale kiedy należałem do chłopaków... aha. Okej. No, jakiegoś typa uratowałem. O kurde, jeszcze niżej można iść. Wywiad pierwszy. No właśnie Femo nie pierwszy. Jednak wytrych to lepsza sprawa. No wytrych lepsza sprawa, tylko że ja, moje umiejętności otwierania są beznadziejne. Thank you.
Co? Ale... O panie! 7 miesięcy rzędu w suba dać. Nie no, ja takie rzeczy to ja szanuję. Takich rzeczy nawet ja się nie spodziewałem. Musiałem się chwilę zastanowić. O kurde. Jakieś cienie. Jakieś takie beznadziejne cienie. Patrzcie jak mój team ich niszczy. Ale sobie z tyłu stoję. I patrzę się. Kurde, zwłoki. O nie, pułapka mnie zaatakowała. Jakieś krabopająki tu są. Ej, tych pająków jest dużo. Ej, o nich jest bardzo dużo. Płońcie. Jezuj, pułapkę. Tylko błagam, nie wchodźcie, nie wchodźcie na nią. A wiem z doświadczenia, że uwielbacie wchodzić. To wy sobie tam walczcie, sobie pułapkę zbieję. Ja już może tych pułapek nie będę rozbierał. Ja tylko kiedy ja save'owałem ostatni raz? Nie wiem, który mam level w ogóle. Dobra, odjedzenie. Wysłuchajcie, witam cię. Dobra, porozmawialiśmy. Spierdzielaj. Witaj. Odnaleźć to zaledwie mały krok w stronę na... Dobra. Siedź cicho. I trzymaj towary. A ja sobie tak, wezmę od ciebie... Ja mam tego odpowiedzialności na ogień, więc... Nie masz żadnych towarów. No i muszę to, żeby raczej gniazdo lecieć. A kawałek jest do przebiegnięcia. O, goddammit. Dobra, to do tego składu pójdę później. Do składu wejdę później w takim razie. Najpierw pozwiedzam miasto do końca. O, to są te kurde typy od... Są te typy od wozu. Uważaj, komu grozisz, głupcze. Ho, ho, ho.
Pewnie już nie wróci. Nie wiem. No to w razie czego, no to ci pomogę typu, no ale... Potrzebujesz czegoś? Wszystko ma swoją cenę, pamiętaj. O kurde, ile zombiaków? Już nie ma zombiaków. To było straszne. Nice, no siema, siema! Witam wszystkich. Bardzo nieserdecznie. Ludzi, którzy przyszli o 16, żeby popatrzeć jak w Sleepera gram. Holga. Dobra. Nie masz żadnych ciekawych informacji. Strata czasu. Okej, tu jest brama jakaś. O kurde. Pierwszy przodkiem nie był zabarykadowany dom. Okej, mamy coś ciekawego. Olwuzga, zagraj w batalion. Ja zagrałem w batalion już. Kiedyś. To jest... No, to jest... Powiedzmy, że... Bardziej odpowiada mi... Gameplay BF-a. Ajajaj. Ja na chłonie internetu, aby też odpaliłby sam na świeżym świecie. No, coś ten deseń właśnie mam na myśli. Dobra, jakieś Dobra. Nazwę tego całego krystala i tak dalej, i tak dalej. Wodzę przy batalion. Idę będzie... A tu Sleeper oglądam. No, taki jest Neverwinter, takie są cele RPGi.
A tu jeszcze Vampire Slayer trzeba zrobić. Ja chyba też pokwestuję. Old Contagion Slayer. Róbcie tak, cokolwiek to znaczy. O kurde! Co za surprise? O kurde! Atakuje mnie! Nasz ręski. W sensie ta beznadziejna gra. Okej. To wiele tłumaczy. Co to za anonimowy list? W tym liście nie ma żadnych o tym, kto mógłby być jego autorem. Haha. Zrazu szła się znacznie szybciej niż mogliśmy się podziewać. No i tak zalegajmy z wałtypu, aby w zarys są na krawędzi buntu. Niedługo nawet nie padnie na kolana, a wtedy rozpocznie się następny etap. Nie dojdzie do tego, jeśli znalezienie zostanie lekarstwo na wiążącą śmierć. Musisz zrobić wszystko, by tego nie dopuścić. Okej. Czyli po prostu polują na mnie jakieś tam ludzie. Okej. Więcej niż mój cały bank. A co to znaczy, że te jest więcej niż twój cały bank? Zrobię o co prosisz. Ktoś rzekł, to nie chcę wierzyć, no. To już chyba lepiej wgrać w batalion. Speak Polish, please. Ja nie mam teraz tych zadań tutaj. Okej, pojawi się te zadania. Level jakiś wpadnie. Trzeba grindować. Tu jest 30 żabek. O kurde. Cokolwiek to znaczy. Okej, tu jest chałupka. Ładnie, jakaś gospoda se działa. Wszędzie zombie, a to ci sobie w gospodzie siedzą. Odgłąd byłeś w wielce? Nie, dzisiaj nie byłem. Ale jutro będę. Ale i tak nie mam pieniędzy. I tak nie mam jeszcze pieniędzy. Halo, zniszczę tą skrzynię. Świątynia, naprawa wozów. Dobra. O, Juszka negatywnej energii. Co mi po negatywnej energii?
Okej, czyli domyślam się, że tutaj będzie ten krasnolud czy niziołek. Znalazłem Hektora. Oficjalny dokument. Lubię czytać oficjalną dokumentację. Bla 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 bla. Dobra, chodź typu. Tak? Potrzebujesz czegoś? Teraz muszę robić zaniankę. No cóż. Także jedno zdanko mam z głowy. I teraz ogarnę tą świątynię, bo jeszcze tam nie byłem. W zasadzie tu też nie byłem. Co? Tak? Potrzebujesz czegoś? Ej! No, bez jaj. Znowu się przyblokowałem. Dobra. Dużego wyboru to ja nie mam. Okej, to jest... Witaj. To zaledwie mały krok w stronę... Nie, w zasadzie nie, nie chcę nic kupować, nie chcę nic znaleźć, sprzedawać. To zaledwie mały krok w stronę naszego najważniejszego celu, lecz przy... Jej. Niech spojrzę. Zaniesię Fentikowi. On jest odpowiedzialny. Mogę zrobić dla ciebie co... Do zobaczenia. Niechaj... Tak? Potrzebujesz czegoś? Dobra. To zrobiłem, co zrobić miałem. Mogę wracać do roboty. Dopiero 18:30. Pozdrawiam cię. A, to jest, czekaj, to jeszcze jest wczorajszy plan. Hehe. O, czekaj, nie zmieniłem jeszcze planu. Po.
Dobra. Tak wyglądał obecny plan. Tak wygląda dzisiejszy plan. Zapomniałem zmienić. Czy zaktualizować. A, wypadałoby w takim razie odpocząć jeszcze. Okej. Wyzwaj też tego wilczka. No tak to już jest demon, tak to już jest. To odpal Steam. Zróbmy Steam. Zobaczmy Steam od demona. Bo dzisiaj się nadarzy okazja, powiedzmy, do zakończenia, powiedzmy, aktu żebiaczym gniazdem, czyli tym miejscem, gdzie jesteśmy teraz, troszkę przedłużymy. W pierwszym akcie muszę znaleźć 4 bestie z Waterdeep, czyli stworzenia. Teraz szukamy drugie stworzonko. Jeśli uda mi się to drugie znaleźć, to będzie spoko. Mi się udało zdążyć. Będzie jak będzie miał mikro. Hehe. Okej. Ostatnio się tutaj zablokowaliśmy, więc spokojnie, spokojnie. No. God damn it. Ja to jednak mam siłę w łapie. Wiesz, w zasadzie to ja to zrobiłem. Aha, dla jednego bełtu. No to worth it. Goddammit. Cholera jasna. Mogę tu odpocząć? Muszę sobie zaklęcia zregenerować. Przywołanie istoty i save. Bo bardzo dawno nie save'owałem. Dobra, tu jest świątynia. Okej, okay, kapłan. On może pewnie mnie tylko błogosławić i tak dalej. A to już. Z nim rybka. Okej, okay, tu znalazłem tego typka.
No. No, paka. O, już mam 5000. Nieźle. Aha. Podpaliłem sobie z ciałami. A to... to ma sens. To ma sens logiczny. Dlaczego podpaliłem sobie z ciałami? Żeby zombie nie było. Kurde, cwane. Okej, tu mamy mury. A na tych murach za dużo nie ma. Są tylko te drzwi. Nie wyszło ci, bardzo się cieszę z tego powodu. Nie wyszło. Pozdrawiam cię. No dobra. Dotyczy całe miasto już ogarnąłem. Ja wiem, za wyjątkiem cmentarza, czy też akademii. Nie wiem, to może wrócę się do tego dziwnego budynku? Albo do składziku pójdę. Do zrobienia jest tutaj trochę rzeczy, za które mogę dostać spore expa. A do 9 poziomu jeszcze trochę zostało. Co ty atakujesz? Skąd się ten zombiak wziął? A zostawi coś po sobie? A. Nieważne, idź, psik. I to było... tutaj. Jan, jak on wolno idzie. Muszę iść naokoło. Dobra, jest tu może ten typu jeszcze? O, jest. Nie żyje. Dzięki za pozbycie się Drawla. Strasznie długo mnie tutaj trzyma. Nie żyję. Wiem to. Dzięki za pozbycie się Drawla. Strasznie długo mnie tutaj trzyma.
Dobra. Siema, Dezen. Okej, szybki save'ik. Tak, tu będzie... Właśnie. Tu jest pułapka. Widzę, że ta pułapka znikła, kiedy no... Nie udało mi się jej rozbroić. Jakaś dźwignia. Z jakiegoś powodu boję się je za nią ciągnąć. Ale zrobię to. Okej, czyli tam się otworzyło. O kurde, zombie wojownik. Zwłoki. Które mają strzały czy bełty? Bełty. Szkoda, że w ogóle z kuszy nie korzystam. Przejebany dzień. Dlaczego? Co się stało? O! Było blisko. O nie! Pająk. Dzisiaj szkolenie na Polibudzie we Wrocku miałem. I z czego to szkolenie było? Z broni? Czyli jak korzystać z broni? Strzelałeś sobie do ludziów? Coś ciekawego? Nie, no nic ciekawego nie mają. No, biel te z... Mechatronika robotyka. To takie szkolenie, to wiesz. Głupi pająk. Silny był. O, kula ognia.
Gdzie to zaklątko? Okej, schody na górę. Na razie to sobie chodzę. Pusto. Odpoczynek. Dobra, tu coś jest? Oprócz kokonami nic. O, płaszcz, w końcu dostałem jakiś płaszcz. Dlaczego nie mogę go zidentyfikować? A, to sprzedam. Naprawdę. No. Wyszło mi.
nie wykorzystać, poświęcić zaklęciu. Użyłam was, by się uwolnić. Nie wyszło mi. O, mówię cały czas i nie słychać mnie. No cóż. Czyli chodzę cały czas w dobrą stronę. Co jest złe? Bo wolałbym naokoło iść. Będę musiał się później wracać po te zadanka poboczne. Posmakujmy go dzikiego szału. No dobra, ja mam cały team pod sobą. To myślę, że jakoś się uda pokonać tego. To stworzonko. Sejwik. Aha, gul mnie goni. Więcej zwłok. No, mam kulę ognia, dobra. Przyda się później, jak mi się akurat czary skończą, a już powoli widzę, że się kończą. Łuski będą rządzić. No faktycznie, w sumie będę później takim pseudosmokiem. O, cześć. Okej. Służbie cywika. Dziwna sekta. Posiadłość jest się północno-zachodniej. Aha, czyli okej, to jest ta dziwna sekta. Dziwaczny dom, co? To już wiem, kim są tam ci ludzie, do których później będę szedł. O kurde, jakieś dziwne zombie. Ma coś ciekawego w sobie? O kurna. Dawno temu zapisywałem, dawno.
Nie, nie będę cię słuchał. Witaj. To zaledwie mały krok w stronę naszego naj... Dobra. Trzymaj te odwłoki. A nóżki się do czegoś przydadzą. Ja aż 10% złota straciłem. A czułem, że tam będzie jakaś pułapka. Łapki nie chcesz kupić, co? No i muszę naokołoś. Ale dobra, w takim razie zanim pójdę do tego składziku na ten cały cmentarz, skoczę do tej dziwnej posiadłości. Czaję mały chłopus. Muszę uważać, bo tu jestem one hit, one kill. Przydałaby się do tego jakaś zbroja. Czy dostanę później karę? Karę do zbroi. Od zbroi. Dobra, tutaj do tego dziwnego domu. Nie ma tego ogródek w centrum miasta. Abrakadabra. O kurde, to jest jakiś mag. I tyle z tego maga. Kurde, ten domek jest większy niż się na zewnątrz wydawało. Cześć. No już czary mały. A i znowu wszystko za mnie robią. Portal. No dobra. Łapka. O, safe. Ej,
Aha. Coś ciekawego tu chociaż macie. Czaszka Galgulca. O mój Boże. Ale po co im czaszka Galgulca? Przywódca kultu węża. No teraz będzie mały swoim przywódcą kultu węża. Otóż teoretycznie można uznać go za martwego. Dziadnego zmyczka. O kurde, on się potrafi abyka dobrać. Sam musiałem. Wszystko sam muszę robić. Dobra, ogarnąłem kult. Ej, że tu już byłem, czyli w ten sposób. I to działa w ten sposób. Więc niezależnie gdzie bym poszedł, i tak bym tu trafił. Nowa. Przegapiłem coś.
O kurde, ej, kuli ognia to się muszę nauczyć. No dobra, szybciusieńki odpoczynek. Mam jakieś zaklęcia użyteczne? Przyzwanie istoty drugiej, dobra. Umrę. Okay, 25 pocisków. Weźcie, zadźcie tego żuczka. Okay, safe. No, tak się czasami ciężko najechać tym konstrukcją na cokolwiek. Nie wiem, tutaj nie było pół. Jest tutaj, tutaj jest pułapka. Aha, debil. Tak czy tak, wypadałoby odpocząć. I teraz wszystko jest jasne. Dobra. Domyślam się, że jakbym poszedł, powiedzmy, tą akademią z prawym górnym rogu, to było na mapce, to pewnie też doprowadziłaby mnie w to miejsce. Da, teraz idę w prawo. Da, coś tu macie? Nie, tu pułapek żadnych.
Znalazłem Torina jakiegoś tam. Ktoś go chyba szukał. Później musiał te zadanka wszystkie ogarnąć. Tyle zwłoków. Mam przeczucie, że tu gdzieś będzie za chwilę pułapka. Tak, zombie nic przy sobie nie noszą. Ja tak czekam i czekam. O kurde, władca zombie. Z tym to może być ciężko, domyślam się. Jakieś zaklęcia, które się przydadzą tutaj. Pa, ja, pa, pa, pa. Leczenie choroby, mniejsze przełamanie, spowolnienie, zamęt. No co, już padł? O. Okej. Okay. Może uciekł? A nie. Został zabity. Mój smoczek go zabił. To wiesz, sobie tam walczcie czy coś. Ja sobie pochodzę. Chodźcie koledzy, wracamy się, bo muszę sobie zregenerować ciężkę czajów. I lecimy. Trzeba do końca ten poziom sprawdzić i wtedy będzie można ruszać na to dyraństwo, na które polujemy. O kurde. Cool. O Boże, przede świecie.
Nienawidzę wiosny. Na zdrowie, dzięki. O, krucyfiks. No i teraz... nienawidzę wiosny. O, chwila. Tak właśnie czułem, że tutaj będą te przeklęte skrzyneczki zaminowane, bo ta na przykład właśnie mnie załatwiła. Zemsta, skrzynko. Zemsta. Amulet. Będzie trzeba to wszystko później poidentyfikować. No. Pojemnik. Pojemnik w pojemniku, właśnie pamiętam, czyli jednak były te takie plecaki w plecaku. Takie intencjowe plecaczki. Ale na razie sobie odpocznijcie na miłość moją. I można ruszać. Mam nadzieję, że nie są zaminowane. Chyba nie. Avada Kedavra? Zobaczcie ten sarkofag, jak możecie. Niszczymy! I to wszystko dla jakiegoś ale. Ale nie było warto. No i teoretycznie tutaj wszystko.
czerwonego tygrysa! No, kolejny amulet jakiś. Trzeba się przyjrzeć. Trzeszący się nastrzy. Światło normalne. Pozornie wygląda, że... Okej, czyli to jest taki po prostu świecący się... naszyjnik. Okej. Wilczek. Dobra. Jestem gotowy. Teoretycznie. O nie, pamiętam to. Tu pamiętam, że się z tym męczyłem trochę. O kurde. Chodźcie w cholerę, właśnie. Masz jakiś szkielecik, jakieś przedmioty przy sobie, czy... To nic. Dobra, gościu, zejdź mi z niej, ja muszę podnieść lód. Dziękuję. Serce Yuan-ti. No i właśnie to było jedno z tych stworzeń z Waterdeep. Kiedyś pamiętam, że było nieco ciężej. Ale okej. Okay. Właśnie zidentyfikowany. Dookoła nic nie ma. No dobra. No dobra, czyli mam innego wyboru. Mogę zidentyfikować. Ja...
Skąd tutaj taki? Jak się przenieść tu? Zacząć nową misję. I jeszcze skoczyć na chwilę do tego żebraczego gniazda. Witaj. Oto zaledwie mały krok w stronę naszego najważniejszego celu. Świetna robota. Wiedziałam, że nas słyszałam o kłopotach w żebraczym gnieździe. To sprawka tej nienawistnej istoty? Jakby nie dość było nam zaraz. Tam, gdzie inni zabiegli, tobie walka z zarazą wyczerpała skarbce Neverwinter. Żałuję, że za twe dokonania nie mogę ofiarować ci więcej niż 500 sztuk złota. Trzeba ci czegoś jeszcze? Oczywiście. Zrobię co w mojej mocy, by wyczerpująco odpowiedzieć na twe pytania. Do zobaczenia. Dobra. Jeden z bardów w zamku Never układa pieśń o twoich dokonaniach i odnalezieniu. Zdaje mi się, że słyszałam Lorda Nashera nucącego tę melodię. Ludzie zaczynają cię zauważać. Jej. Układa pieśń o... Zdaje mi się, że słyszałam Lorda Nashera nucącego tę melodię. Ludzie... Oczywiście. Zrobię co w mojej mocy. Znam wiele plotek, ale nie chciałabym podsuwać ci fałszywych tropów. Straż miejska donosi, że Czarnystaw jest bliski buntu. Pleb stwierdzi, że szlachta znalazła lekarstwo i nie chce się nim... Nie ma jednak pewności, że te doniesienia są prawdziwe. Stworzenia mogą coś jeszcze. Okej, czyli kolejny przystanek to jest Czarnystaw. Ale wcześniej tak, do kowala by trzeba skoczyć. Ale zanim pójdę w ogóle do kowala... Jeśli jest jakiś kowal, targowisko. Księcowa maska. O, jest, o jest. Dobra. Jest po drodze. Czołem. Dobra. Masz coś dla mnie? Tak, nieś specjalnie bym powiedział. Bra, buty. Średni pancerz. No dobra, to posprzedaj ci, to sobie potrzebuję. Płaszcz bym chciał zidentyfikować. A, tak. Płaszcz miedziany naszyjnik, sojmital. Specjalna woda święcona? Okej, notatka. Jakieś tyłki. Pusze. Oficjalny dokument, a nie mogę go sprzedać. Magiczną to chyba jasne, że zostawiam. Sztylety trzymaj. Tutaj klucz, a zachowam. Czyli tak, tutaj. Dobra. I tak muszę pobawić się ekwipunkiem. Sęk w tym, że ja go nie mogę zidentyfikować w ogóle. Przecież mam zdolność identyfikacji.
Czołem. Dobra. Nie sprzedam. O, sprzedałem. 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 Ale pułapek już nie mogę sprzedawać. O, o, o. Tu daję tego szeryfa. Odporność na zaklęcie. O, idealnie. Wybuch negatywnej energii. Nie. Oślepienia. Spowolnienia. No. To jest ten sam pas. Magiczny krąg ochrony przed charakterem. Na. No. Miksa niewinności. Na. No. Na. No. No. Nie chcę się ubyka, nie dla mnie. Leczenie choroby. O, odporność na kwas. Czyszczący się nasz szyjnik. A odporność na kwas. To już chyba wolę sobie tą... Więc... Oj, ta wieczna zabawa ekwipunkiem. Nigdzie ty idziesz. Dobra, pusto, 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 prawie pusto. Jezu, kubrze szczebeł ty. Zostawiam sobie, jasne. Cisza niepotrzebna. Fluid. Kontakt. A, masz. Nie mogę. Pociski. Nie. Ale nie. Niebiańskie eliksir? A zostawię sobie. Śpiuro. Wyjść z kury. O, mikstura szybkości. To sobie na pewno zostawię. Pocisk zwinności. A. Już intolina. To jest ważne dla fabuły. Tego i tak nie mogę używać. Tego i tak nie mogę używać. O, cieni może być spoko. Ochrona. Wytrzymałość. Przywrócenie też się może przydać. W sumie tych miksturek mam nawet trochę. Nie wiem, kiedy to uzbierałem, ale okej. Okay. Jakaś mikstura błogosławieństwa jeszcze jest. I pum, jak ogarnięte.
coś. Mogę jeszcze od ciebie kupić ciekawego. Naciskiem na ciekawego. No tak, to wszystko to ja ci posprzedawałem. Dobra, to trzeba w takim razie się wrócić do tych żebiaczych gniazd. I zabarykadowany dom chyba, tak, w którymś z domów był ten typek. Czyli nie w tym. Trochę odpoczynku, why not? A nuż sobie troszkę złota. Ajajajajaj. Dobra. Kolejne zadanko. I teraz tak, żeby już zagmiana dusza mi została. I to jeszcze nie koniec, bo będę musiał się wrócić do świątyni Tyla. Ale to później. To ja trzeba iść do akademii. No. Myślę, że jak tą akademię ogarnę, to będę już miał level kolejny. Nie, to nie. I tak, teraz tutaj. Jest. Witam cię w imieniu Sprawiedliwego. Witaj w domu Tyra. Jestem wielebny sędzia Olef Uskar. Dobra, to teraz półwysep. Chociaż chwila. Gdzie półwysep? Są doki, tu jest półwysep na lewo. O, dzień. Dobra, półwysep, delikatesy. Gdzie był ten domek?
naprawdę nie pamiętam. Gdzie się tył tamten strażnik? Czy to jest ten kupiec? Nie wiem, tu raczej nie. Ej. Że tu? Tak, tutaj. Pozdrawiam. Witaj. No dobra. Czyli tędy można się dostać, tak? O, kamienie. Patrzcie. Dobra, co to było napisane w ogóle? Miecz. A jaki? Nie chcę mi się z tym bawić. Jeszcze tyle im zostało. Dobra, ryczalny staw tędy. No dobra, i to jest szalny staw, który nie daje się nie być taki duży. Dobra, safe. No ale to już wszystko będę kontynuował innym razem.